Witam wszystkich serdecznie. Dziś dalsza część zapomnianego przeglądu zbiorników, bo nie pokazałem wszystkiego oczywiście we wcześniejszych. Jak wiecie, dużo różnych niefajnych rzeczy się przytrafiło mi. No i jakoś tak trochę kulało to wszystko od września. No ale postaram się nadrobić. Dzisiaj chciałem powiedzieć o mojej panoramie. Cofnę. To dość nieszczęśliwy kształt, nie polecam. Niezwykle trudno czyści się te łuki. No i niewiele ryb dobrze się czuje w takim zbiorniku. Akurat te tutaj bardzo dobrze się czują. Co widać po ilości na rybku. 20 rybek wysłałem do Polski dla Kamila, także no, będą dostępne też w Polsce, mam nadzieję. Panorama ma 70 cm wysokości, 50 szerokości, no i głębokości jest 40. Trzeba by obliczyć ze wzoru na cylinder, ile to ma pojemności. Jakoś nie chciało mi się nigdy. Przypuszczam, że koło setki. Przynajmniej tak wnioskuję po ilości wiader wody, które tutaj wlewam. Przynajmniej jak napełniałem, o to mi chodzi. Lokatorami są endemity pochodzące z Meksyku, tak mi się wydaje. W każdym razie na pewno są endemitami łańcucha jezior San Juan, poczekajcie, muszę sobie zobaczyć na internecie, bo to jest taka nazwa, nie umiem jej wymówić. Więc nazwa brzmi Presa de San Juanico. Oczywiście na pewno źle to wymawiam i w opisie napiszę, skąd pochodzą te ryby. Nazywają się Chapalidis peraticus, aczkolwiek wielu ichtiologów uważa, że jest to tylko forma Chapalidis pardalis. No, zwał jak zwał, to nie jest dla mnie najistotniejsze. Ważne, że udaje mi się te ryby z powodzeniem hodować. Bardzo dobrze czuję się w tej panoramie. Po kilku nieudanych próbach z innymi rybami wpadłem na pomysł, żeby wsadzić tutaj potężny korzeń. Sięga od samego dna do samej góry. Zajmuje tak 1/4 akwarium. On jest też pełen dziur, więc można przepływać przez niego, wokół niego pływać, więc to powoduje, że jakby rozwinął człowiek tą powierzchnię, no to ryby mają jednak trochę miejsca do pływania. Mogą pływać sobie wokół. Oto samczyk sobie tańczył. O. Płeć jest dość trudno rozróżnić. Tu mamy parę. Samce mają też taką żółtą obwódkę na końcu ogona, po tym można poznać. Są to ryby jajożworodne. To znaczy, że młode ryby, to znaczy jaja tych ryb rozwijają się w jajnikach samicy. Nie mają kontaktu z jajnikiem, czy też z jajowodem przy pomocy różnych tam pseudołożysk, tak jak to na przykład ma w przypadku Palichthys tico, czy drobnotki, czy też drobniczki. Te ryby są jajożyworodne. Ciąża trwa, z tego co zaobserwowałem, około 5-6 tygodni. Ale to może być mylne, bo ciężko rozpoznać konkretną samicę. Zapewne, tak jak w przypadku wielu takich czapkowatych ryb, każda z nich ma swój charakterystyczny deseń i ryby prawdopodobnie się rozpoznają, ponieważ tutaj panuje swoista hierarchia. Ryby są dość agresywne, więc nie powinny być trzymane z innymi rybami. Mają taki brzankowaty charakter. Mogą skubać ogony innym rybom, płetwy, lub też je po prostu zamęczyć. Najlepiej czują się w swojej grupie. Jak widać, młode nie są atakowane. Jest ich dość sporo.
Natomiast mają tutaj specjalne miejsce u samej góry, totalny gąszcz hemiantusa i mchu. Tu mogą się ukryć. Bardzo charakterystyczne jest, kiedy karmię te ryby, młode trzymają się na dystans, boją się starych. One są już po karmieniu. Za chwilę pokażę, jak agresywnie żerują. Momento. Podaję coś takiego. Świetny pokarm. Bukbates to jest najlepsze, co może być dla ryb. Wszelkich ryb. Wszystkie ryby to jedzą. To są akurat płatki ze spiruliną. I druga, że tak powiem, część tego pokarmu to właśnie są te insekty, tak jak napisano. To są takie muchy pochodzące z Amazonii, naturalny pokarm ryb. Po niemiecku nazywają się Der Schwarze Soldatenfliegen, co znaczy czarne muchy żołnierki. Dość duże muchy, takie wielkości końskich, kiedyś sobie zamówiłem suszone. Myślałem, że będę nimi skarmiał ryby, ale okazały się zbyt wielkie. Nie mam tak dużych ryb. Natomiast teraz w zimie pójdą na karmę dla sikorek i innych ptaków. Myślę, że to będzie wyśmienita karma, takie muchy suszone. No miałem też plan zrobić z nich pokarm, zmielić je, dodać spirulinę, etc. No ale powstał problem, że musiałbym je wypiec w domu, w piekarniku. No i usłyszałem kategoryczne nie. No, w sumie to chyba był głupi pomysł, żeby piec muchy w piekarniku, znaczy no, ciastka z much. Ale kiedyś bym to zrobił, tylko no, muszę sobie sprawić jakiś osobny piekarnik, gdzie to wypiekę, bo nie chcę zanieczyścić tego domowego. Pokażę wam żerowanie. Szalęcza się rzuciła. I zauważcie, młode są na obrzeżach. One się tam czają, czekają aż napławi się ta karma tam do nich. Nie podpływają do starych. No, bo stare dostają palmy przy jedzeniu. Nie jest to zbyt kolorowa ryba. Natomiast mi się bardzo podobają. Bardzo żwawe i żywe ryby. Jeżeli chodzi o zbudowanie zbiornika, no to wspomniałem już o tym korzeniu tutaj. Tak jak wspomniałem, jest, może cofnę. O, zobaczcie, tu jest taka olbrzymia czapa na samej górze tego korzenia, przerośnięta do niego. Więc młode mają naprawdę sporo, sporo miejsca, a widzicie, czają się tam tylko na obrzeżach. O, tam jedna z ryb wypłynęła z korzenia, druga siedzi w jaskini. Można sobie przepłynąć na drugą stronę. Jak wspomniałem, no, dzięki temu, że ten korzeń jest, to akwarium nie jest dla tych ryb tak monotonne. O monotonii w akwarium chciałbym zrobić odcinek może w przyszłym tygodniu. To są moje przemyślenia z wielu lat obserwacji ryb w różnych zbiornikach, wielkościach i kształtach. Filterek, jak widzicie, dwugąbkowy. Ale nic wyrafinowanego. Ważne, żeby był ruch wody. No i muszę przyznać, że te gąbeczki jednak wciągają trochę tego syfku. Aczkolwiek tutaj nigdy nie ma za dużo dziadostwa. Podłoże sobie zobaczcie, jest czyste. Trochę żwirku, bardzo duża ilość ceramis. To jest ten taki ceglasty żwirek. Może zbliżę na niego. Zobaczcie sobie. O, to jest kawałek skrzemieniałego drewna. Tutaj jest inny. Ten akurat jest wyplorowany przez wodę. No i ceramis. Duża ilość ceramisa i dodatkowo takie mocno porowate podłoże, które kupiłem w zoologicznym. To był jakiś no name. Ale niezłe jest. Jest porowate. To są te takie większe kamyczki plus te takie ciemne.
No ale jak widzicie, podłoże jest czyściuteńkie, nie ma tutaj mułu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale no, baniak dobrze działa. Oczywiście refleksy, bo załamuje się światło. No to jest samica, łatwo rozpoznać dorosłą samicę, no bo jest taka grubaśna. Nie ma tej obwódki na ogonie, no i inaczej zbudowana jest jej płetwa odbudowa. No tutaj powyżej samiec. No, zobaczcie na niego, ma obwódkę na ogonie. Płetwę odbytową nieco innego kształtu. No, ta płetwa jest przekształcona w gonopodium, ale tak troszkę inaczej niż u gupików, czy omieczyków, czy tam platek. Troszkę odjadę. Z roślin jest tutaj tylko żabińca, ocelot. To jest kultywar. Nie wiem, od jakiego gatunku pochodzi ten kultywar. No, jakiś tam mech, to bez znaczenia, możecie posadzić jakikolwiek. Chodzi o to, żeby było miejsce, gdzie jest gęsto, żeby jednak ryby mogły się schować, rodzące samice, czy też ryby, które są prześladowane. A czasami tu się zdarza coś takiego, że jedna ryba napastuje drugą przez dłuższy czas. Coś jej się nie podoba. Potrafią być choleryczne. No i u góry właśnie tenże Hemiantus. Jeżeli chodzi o parametry wody, no dość twarda woda z dodatkiem soli, ale nie daje dużo tej soli, daje gram na litr. Ogólnie twardość tutaj jest TDS 1000, no między 900 a 1000. Raz robię trochę więcej, raz robię trochę mniej. Jeżeli chodzi o pH, no to jest lekko zasadowa, 7,2, może 7,4. Muszę uruchomić swój pH-metr w końcu, bo takie testy paskowe to tam wielki G, że tak powiem. Mam też kropelkowe testy, ale nie wiem, może ja już jestem daltonistą czy coś. Dla mnie, no, zupełnie inaczej to wygląda na pH-metrze, jak człowiek patrzy, a zupełnie inaczej na tych testach wszystkich. Twardość GH powinna być 15 plus, KH około 6. Także no, typowa woda dla ryb żyworodnych. Ja w zasadzie obecnie we wszystkich akwariach podobną wodę stosuję. Od 800 do 1000 ppm. No trochę robię tą wodę na oko, bo no, już wiem po prostu zwyczajnie, przyzwyczajenia, ile muszę dać soli, a ile muszę dać tych soli mineralnych, bo dodaję też sole mineralne do RO, żeby tą wodę wzmocnić. Ja mam bardzo miękką wodę, może nie bardzo miękką, no miękką wodę mam w kranie, około 250 ppm. No i KH też jest niskie, bo tam Z2 będzie. Także no, do ryb żyworodnych taka średnia jest ta woda. Ale za to inne ryby można na niej trzymać. Zbrojasy się świetnie czują na przykład. Neony i tak dalej. No to w zasadzie na kranówce tutaj można trzymać, bo nie. Do rozmnażania tych neonów trochę bym tą wodę jeszcze rozcieńczył, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o życie, to jest idealna. No ale do żyworodnych muszę ją wzmacniać, nie ma wyjścia żadnego. Zaczynałem od 10 ryb. To był jakiś rok temu. No jak widzicie, nieźle się stado rozrosło. Wysłałem ryby też do Kamila. Mam nadzieję, że wkrótce mu się zaczną rozmnażać. Wysłałem mu właśnie takie młode. Takie małe ryby łatwiej przeżywają podróż. No i z drugiej strony nie musiałem używać też tylu worków. No, bardzo wdzięczny gatunek, żyworodny, polecam naprawdę każdemu. Jeżeli chodzi o temperaturę, bo o tym nie wspomniałem,
One lubią raczej taki niższy zakres temperatur. Powiedziałbym od 20 do 24 stopni. Słyszałem, że powinno się je niby zimować, ale tego nie jestem pewny, tej wiadomości, czy tak jest na pewno. Ale póki co widzę, że wszystko się dzieje jak trzeba, nic się nie dzieje złego. Może w przyszłym roku sprawię im większe akwarium tej zimnej części, no to wtedy w zimie bym im tak spuścił do 18, może ciut niżej, nawet do 16, ale to się muszę jeszcze dowiedzieć dokładnie. Nie chciałbym czegoś zepsuć. W każdym razie osoba, od której ją mam, a mam ją od, mam je, osoba, od której mam te ryby, czyli od Tillmana, no on nie zimuje ich, także nie wiem, czy konieczne jest to zimowanie. Naprawdę proste ryby jedzą wszystko dosłownie. Ja oprócz tej spiruliny z muchami daję im też mrożony pokarm, mrożony plankton. Zresztą tenże plankton daję wszystkim rybom. No i daję też pipetkę dwie Artemii świeżo wylęgniętej. No to chodzi mi o te młode tutaj. Gdyby ktoś był zainteresowany na wiosnę, to mogę wysłać grupkę jakąś. Zobaczymy, ile będzie do wiosny. Wysegregowałbym, powiedzmy, dwie takie grupy hodowlane, 10 sztuk plus. No i chętni muszą sobie opłatę tylko przesyłki zrobić. To mogę wysłać wtedy ryby. Ale to jak coś, to zgłaszajcie się na wiosnę. No widać tutaj właśnie ich charakterne zachowanie. O, właśnie, to jest coś takiego. Natomiast jak widzicie, ta grupa no żyje sobie całkiem nieźle. Pomimo, że są to rybki nieco agresywne. Ale myślę, że każdy miłośnik rzadkich gatunków żyworodnych, czy też prawidłowo jajo żyworodnych, na pewno doceni te rybki za łatwość hodowli, bezproblemowość, nigdy nie chorowały przez ten cały czas. Oczywiście od początku dodaję im soli i mają twardą wodę, ale mimo wszystko nie chorowały mi nigdy. Nie straciłem też żadnej z tych 10 sztuk. Także jestem naprawdę zadowolony. No i przybyło naprawdę sporo ryb. Przez pierwsze pół roku nie było na rybku, ponieważ ryby dojrzewały jeszcze. No były nieco większe od tego na rybku. Były może takie jak te tutaj. Teraz co widać. O, tutaj dorosła podpłynęła. Więc musiały najpierw jeszcze urosnąć, dojrzeć. Ale naprawdę jestem zachwycony tym akwarium. Tym bardziej, że to pierwsze ryby, które tak dobrze się tutaj czują. Wszystkim innym rybom no, coś nie pasowało tutaj. Za wysokie i za krótkie, po prostu za mało dna, za mało urozmaicona sceneria do pływania. No natomiast po obłożeniu tego korzenia to było jakby olśnienie. No kolejni lokatorzy naprawdę obrodzili i bardzo dobrze się tu czują. Niestety aparat nie oddaje tego, że te ryby są takie srebrzyste. Może gdzieś, no nie, nawet jak gdzieś tam z boku złapie. No cóż, oprócz tego, że są w ciapki, są takiego koloru szaro-żółtego, no to jeszcze mają takie opalizująco metaliczne boki. No ale niestety no, obiektyw tego aparatu tutaj no, nie oddaje niestety. No, bardzo prosty zbiornik. Zastanawiam się, czy sprawdziłby się taki zbiornik właśnie z korzeniem
tym razem dla innych gatunków, które zmieniałem. Miałem tutaj i proporce, i były tutaj drobniczki jednodniówki, no, bupiki, wiele, wiele ryb, ale no może nie tak wiele, chodzi mi w tym sensie, że wiele było jako takich, natomiast gatunków chyba były ze 4 tutaj. No i dopiero teraz się udało. Nie wiem, czy gdyby tego korzenia nie było, to czy po prostu nie miałoby żadnego wpływu. Może tylko sobie tak wmawiam. Natomiast no naprawdę z tymi rybami wyszło. Może w przyszłym roku dostaną coś większego. Na razie jest dobrze tak, jak jest. Nie muszę nic zmieniać. No cóż. Będę na dzisiaj kończył. To kolejny z moich zbiorników, jakie posiadam. Powinny się jeszcze ukazać jakieś odcinki z cyklu Przegląd zbiorników, żeby skończyć ten temat w tym roku. To najdłuższy przegląd, jaki robiłem do tej pory. No ale cóż. Dziękuję bardzo za moc miłych komentarzy. Bardzo mnie to dopinguje i sprawia, że nawet jak mi się nie chce czasem czegoś zrobić, to się zmuszam i robię. Chodzi mi tutaj właśnie głównie o czyszczenie szybek. No i może nie chodzi o to, że zmienianie wody, bo zmieniam zawsze, ale szybek nie lubię czyścić, denerwuje mnie to. No i a tak moja żona też jest zadowolona, bo mówi, że no teraz to wygląda wszystko elegancko tutaj, jak poczyściłeś szyby, bo można coś zobaczyć. Dla mnie ważniejszy jest komfort ryb, bo jak te szyby zarosną, to ryby się mniej w środku stresują, bo nie widzą tego, co się dzieje na zewnątrz. No, ale może przesadzam. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!